Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zapraszam na serwis informacyjny. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Zgodnie z projektem dochody wyniosą 684 miliardy złotych, a wydatki prawie 848 miliardów. Deficyt wyniesie 165 miliardów złotych. Jeśli miałbym spojrzeć na duży obrazek, big picture, na z lotu ptaka, na cały budżet, to bym zwrócił uwagę na trzy podstawowe filary. Pierwszy to jest bezpieczeństwo, szeroko rozumiane fizyczne bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo poprzez finansowanie naszej armii. Tutaj łącznie z Funduszem Obrony Narodowej jest to ponad 155 miliardów złotych. Także bezpieczeństwo to drugi punkt w postaci programów społecznych, programów osłonowych, różnego rodzaju tarcz, które są kontynuowane i one wszystkie składają się na obraz państwa, które nie zostawia obywatela samego w obliczu kryzysu. I trzeci wielki obszar, na którym się skupiliśmy, to ochrona zdrowia Polaków. Wydatki na ochronę zdrowia rosną z około 77 miliardów w czasach Platformy Obywatelskiej i to w ostatnim roku Platformy do 190 miliardów złotych. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że przekracza to jakiekolwiek łącznie obliczone wskaźniki inflacji i powoduje, że ten przyrost wydatków jest ogromny. W krajach Europy Zachodniej imigranci popełniają coraz więcej przestępstw. Także Polacy są ich ofiarami. Mówił na konferencji prasowej rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Tym samym odniósł się do gwałtu na 18-letnim Polaku w Niemczech. Przypomnijmy, w sobotę na jednej ze stacji metra w Monachium afgański imigrant wykorzystał seksualnie nastolatka z Polski. Przy okazji ukradł mu portfel i telefon. Poszkodowany Polak przyjechał do stolicy Bawarii na wakacyjny kurs języka niemieckiego. To nie pierwsza tego typu sytuacja, kiedy to Polacy są ofiarami różnego rodzaju przestępstw popełnianych przez migrantów. Kilka tygodni wcześniej cała Polska była zbulwersowana i przerażona tym, co wydarzyło się na greckiej wyspie Kos, jak brutalnie zgwałcona i zamordowana została pani Anastazja. Takich spraw, przestępstw popełnianych przez bardzo często migrantów, z każdym kolejnym rokiem w krajach zachodniej Europy ta ilość, liczba tych przestępstw wzrasta. Mam tutaj na myśli chociażby liczbę gwałtów, do których dochodzi w ostatnich latach, i to podaje Eurostat, we Francji, w Niemczech. W samej Francji tylko, szanowni państwo, co roku jest ponad 19 tysięcy gwałtów. W Niemczech ponad 9 tysięcy gwałtów. Uwaga, w trzykrotnie mniejszej Belgii od Polski jest również ponad 3 tysiące gwałtów. A w Polsce, szanowni państwo, jest ich raptem kilkaset. To pokazuje tę zasadniczą różnicę i dwa światy, w jakich dzisiaj żyje ta Europa Zachodnia, otwarta na tą politykę multikulti, politykę otwartych drzwi. Nie żyje Jewgenij Prigożin. Szef grupy Wagnera zginął w katastrofie lotniczej na zachodzie Rosji. Bezpilotnik. 23 sierpnia po godzinie 18 czasu moskiewskiego w obwodzie Twerskim rozbił się należący do firmy Jewgenija Prigożina samolot lecący z Moskwy do Petersburga. Według informacji Agencji Federalnej do Spraw Lotnictwa Rosawiacji na pokładzie byli obecni założyciel grupy Wagnera Jewgenij Prigożin i jej dowódca Dmitrij Utkin. Zginęli wszyscy pasażerowie i troje członków załogi, łącznie 10 osób. W tym samym czasie w powietrzu znajdował się drugi należący do firmy Prigożina samolot, który następnie wylądował w Moskwie. Grupa Wagnera powstała jako rosyjska armia najemników podporządkowanych Putinowi w 2015 roku. Wagnerowcy odegrali znaczącą rolę w wojnie na Ukrainie, szczególnie w zdobyciu miasta Bachmut. W czerwcu po konflikcie z siłami zbrojnymi Rosji zbuntowali się i przejęli na jeden dzień kontrolę nad ponadmilionowym miastem Rostów nad Donem. Następnie ruszyli kolumną w kierunku Moskwy. Po negocjacjach i pośrednictwie Aleksandra Łukaszenki zatrzymali się 200 km od stolicy i zawrócili. Zgodnie z umową przenieśli się na Białoruś. Sprawę śmierci Prigożina skomentował Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw rosyjskich.
Oczywiście zemsta za pucz, ale też eliminacja człowieka, który wprowadzał jakąś taką niespójność w rosyjskim reżimie. Dlatego moim zdaniem z punktu widzenia Ukrainy niedobrze się stało, że Prigozhin nie żyje, ponieważ no, on tutaj jednak krytykował generałów Szojgu. W tej chwili reżim się konsoliduje. Wizerunek Putina też no, się poprawi, bo po puczu czerwcowym wielu go krytykowało, że się okazał się słabym przywódcą, że poszedł na układ z buntownikami. No to poczekał 2 miesiące, dokonał zemsty. Wyeliminował potencjalny problem też w przyszłości i zapewne też no, to otworzy drogę do przejęcia aktywów Prigozhina, nie tylko Wagnerowców, ale też różnych jego firm przez resort obrony, ale też pewnie przez jakichś oligarchów związanych z Putinem. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Marcina Bąka. Do zobaczenia.